Plusy i minusy na okularach oznaczają wadę wzroku. Jak ma na przykład pacjent ma minus 3 lub minus 5, oznacza to, że jest pacjentem e, krótkowidzącym i ma wadę wzroku na przykład 3 lub 5 dioptrii. Oznacza to, że widzi bez okularów dobrze zbliży, a do dali potrzebuje okularów, aby uzyskać pełną ostrość wzroku. Mając wartości, wartości dodatnie e, okularowe wartości dodatnie oznacza to, że jest to pacjent nadzroczny, jest pacjent dalekowidzem i tutaj potrzebujemy tak samo e, korekcję okularową, aby widzieć dobrze do dali, dobrze do bliży. E, Mając plusy, pacjent może jeszcze dosyć dobrze widzieć do dali, czytając z już się męczy. Mając bardzo duże wartości plusowe, potrzebujemy okularów zarówno do dali, jak i do bliży.